Hej, siemaneczko wam wszystkim ludziska, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy demko Tomb Raidera. Słuchajcie, w poprzednim odcineczku dotarliśmy do tej wieży na chińskim murze. Niestety nie znalazłem klucza do drzwi, które znajdują się na dolnym poziomie tej wieży i nie mogłem kontynuować przygody dalej. Postanowiłem, że odpalę sobie tą gierkę jeszcze raz od początku, przejdę ją i wyeksploruję każdą lokację w poszukiwaniu klucza. No i tak jak podejrzewałem, pod wodospadem znajdowało się tajne przejście. Był tam taki tunel, do którego musiałem wpłynąć i na samym końcu znajdował się klucz. Tak więc możemy kontynuować przygodę, mam nadzieję, że ten klucz będzie pasował do tych drzwi, no i zobaczymy, co się kryje za nimi. Tak więc wejdźmy sobie jeszcze raz do tej wieży, od razu sobie wybierzmy pistolety, ponieważ z tego co pamiętam, tutaj za chwilę pojawi się pająk. A jak dobrze wiecie, ja nie lubię tych stworzeń, tak więc lepiej je zabić. Okej, mamy klucz, zejdźmy sobie na dolny poziom i zobaczmy, czy on pasuje do tych drzwi. No. Jak to nie? No. No. No chyba sobie jaja robicie. Przeszedłem gierkę jeszcze raz od początku, żeby dowiedzieć się, że ten klucz tutaj nie pasuje? Coś tu jest nie tak. Ogólnie tu też mamy jakieś przejście i chyba tutaj jeszcze tego nie zwiedzałem. Co my tutaj mamy? Apteczkę. I kolejne zwłoki jakiegoś gościa. Powiem wam tak. Wróciłem niedawno z pracy, jest po 24, ale postanowiłem nagrać dla was ten odcineczek, ponieważ próbowałem nagrać go rano, ale ciążyła na mnie taka presja, wiecie, mam mało czasu, muszę nagrać odcinek przed pracą. No i nie mogłem się skupić i cały czas ginąłem, ale teraz kiedy wróciłem z pracy, mam czas do rana praktycznie. No i na luzie mogę sobie nagrać ten odcineczek. Okej, wejdźmy sobie jeszcze raz w to miejsce, chociaż już tutaj byliśmy. Ale może nie rozejrzałem się tutaj dokładnie. I gdzieś tu znajduje się klucz do tych drzwi. No tak, tu jest ten gościu. Tą znajdźkę już co prawda braliśmy w poprzednim odcineczku, ale za każdym razem, kiedy pojawia się checkpoint, musimy kontynuować to wszystko od początku. Odpalmy sobie flarę. Wow, ja wcześniej nie zauważyłem, że ten gość jest w kokonie. I ten kokon się rusza. Czyżby tam były pająki? Ogólnie to spaliłbym to za pomocą flary, ale chyba się nie da, tak więc wybierzmy sobie nasze pistolety i spróbujmy to rozwalić. Troszeczkę boję się, że będą tam pająki, które mnie zaatakują. I zginąłem! Zaatakowały mnie czarne wdowy i zginąłem. No tak, ewidentnie to są czarne wdowy, ponieważ mają na swojej dupie takie czerwone klepsydry. Ale ja nie sądziłem, że te pająki są w stanie zabić w tak szybkim czasie. Okej, zostałem zjedzony przez pająki, ale na strychu w tym kokonie coś ewidentnie musi się kryć. I chciałbym to sprawdzić, dlatego wybierzmy sobie jeszcze raz nasze pistoleciki, wejdźmy sobie przez te drzwi i tutaj też kryje się już pająk, którego wolę zabić na samym początku. Okej. Było ich tam naprawdę sporo, dlatego zastanawiam się, w którym miejscu bym najlepiej mógł się ustawić, żeby one nie stanowiły dla mnie zagrożenia. Wejdźmy sobie jeszcze raz tą znajdźkę. Okej. I wydaje mi się, że kiedy ja się tutaj schowam, to powinienem je wszystkie zabić. Okej, ja mogę je też rozdeptywać. Weźmy sobie dużą apteczkę, ponieważ strasznie dużo energii zostało nam zabrane. Ale coś tutaj mamy. Mamy klucz! Mam nadzieję, że ten klucz będzie pasował do dolnych drzwi.
Okej, dobra, nie jest źle. Zabiliśmy te pająki. Mam nadzieję, że więcej ich tutaj już nie będzie. Ponieważ mam arachnofobię i niezbyt dobrze to znoszę. A nie, są kolejne. Całe szczęście, że możemy je rozdepnąć. Wow. Wybiegnę sobie na razie na dwór, zobaczę jak wygląda. Dobra, są kolejne. Kolejne są, ewidentnie. Zejdźmy sobie. Ale ich tam dużo! Ja pierdzielę, ja stąd wypadam! Nie, na pewno tam nie pójdę z powrotem. Mhm. One tu idą? Wow, ja się boję. Okej, weźmy sobie apteczkę. Dobra, zabiłem jakieś pająki. Czy one tam jeszcze będą, czy już nie? Jeszcze jakieś tam są. Dobra, wydaje mi się, że już wszystkie. Muzyka przycichła, tak więc sprawdźmy, czy ten klucz, który znaleźliśmy na górze, pasuje do tych drzwi. Okej, dobra, w końcu możemy wyjść. Wow. To była naprawdę trudna lokacja, według mnie. Chyba najtrudniejsza jak do tej pory. Niech się w końcu pojawi jakiś checkpoint. Mamy apteczkę i mamy chyba flary. Nie, amunicję do shotguna. Tutaj mamy jakiś posąg gościa, dobra. Jest checkpoint, jo, całe szczęście. Teraz pytanie, jak mamy przejść dalej? Okej, wydaje mi się, że możemy wskoczyć na tą ścianę. Ale... Tak jest. Teraz sobie wskoczymy na to. Wow, ja tu muszę balansować. No i zginąłem. Jak to się mówi, jak ktoś się spieszy, tam diabeł się cieszy. Ale całe szczęście niedaleko był checkpoint, okej. Czyli tak, musimy skoczyć na tą ścianę. Dalej musimy wskoczyć tu. Ja się po prostu bałem, że to się za chwilę zawali. Ale teraz mi się udało, okej. Aha, dobra, ja widzę, że tu jest jeszcze więcej elementów, po których możemy skakać. Ale wydaje mi się, że musimy iść tutaj. Dobra, tutaj możemy kucnąć i przejść dalej. Tylko żeby nie było kolejnych pająków, bo ja naprawdę się ich boję. I to jest dla mnie, no... To jest dla mnie takie, wiecie, przeżycie, które mi się potem śni po nocach, no. Aha, dobra. Czyli ten klucz, który znaleźliśmy pod wodospadem, był do tych drzwi. Czyli w sumie nawet dobrze, że przyszedłem sobie tą gierkę jeszcze raz od początku, ponieważ tak czy inaczej bym musiał się cofnąć. Wow, coś tu mamy, jakiś posążek. Jade Dragon. Taki dźwięk zawsze pojawił się, kiedy znaleźliśmy skarb! Widzieliście to? Mhm. I po raz kolejny się pospieszyłem, a wystarczyło iść powoli. Zobaczę, co się wydarzy. Ale nie, Artur musi się spieszyć. Wydaje mi się, że jest to kolejna gra na czas, tak więc... Rozejrzyjmy się, póki tu jesteśmy, jakby to miało wyglądać. Wydaje mi się, że musimy wskoczyć na tą ścianę, potem tam, a potem tam. Okej, spróbujmy.
Udało mi się. I teraz powinien pojawić się checkpoint. Że w razie co nie będę musiał tego powtarzać. Mam nadzieję, że się pojawi. Dobra. Czyli jednak musimy zrobić coś z tym. Mamy checkpoint, dobra. Nie jest tak źle. Czyli musimy w jakiś sposób dostać się tam. Czy my możemy tu iść po ścianie? No nie, opuścić się nie mogę. Aha, dobra. Wow! To nie wygląda zbyt pięknie. Ucierpiałem. Polała się krew. Krew się poleje. Jak to było w takim fajnym filmiku na YouTubie. Szczym ryj, bo krew się poleje. Okej, okay, dotarłem do ślepego... Łoniem! Kolejne pająki! Skąd one się tu wzięły? Całe szczęście zdążyłem zareagować i wziąłem sobie apteczkę. No, jak ja nienawidzę pająków i chyba słyszę, że są kolejne. Dlatego najlepiej się będzie wycofać. I wydaje mi się, że muszę wskoczyć tam. Coś tu mamy. Okej, okay, czyli cofnąłem się tutaj, żeby wziąć tylko flary. Chyba, że faktycznie coś tutaj jest dalej. Dobra, mamy tutaj przejście. Kiedy ja wskoczę tu... To jest ślepy zaułek. Chyba, że jest to jakieś miejsce, po którym mógłbym się wspiąć, ale chyba nie. A co jest tutaj na dole? No właśnie nie do końca wiem, czy ja muszę tutaj spadać, czy nie. No chyba jednak nie. Zginąłem po raz trzeci w tym odcinku. Ale lepiej sprawdzać wszystkie zakamarki i mieć pewność, że tam jednak nic nie znajdę, niż nie sprawdzać i nie wiedzieć tego. Raczej z powrotem się cofać nie będziemy. Przeraża mnie myśl, że za chwilę znowu pojawią się pająki. Ale... No jak ja mam się go pozbyć? Dobra, wskoczył na mnie. Zjadł mi pół energii, ale żyje. Spróbujemy jeszcze raz tam coś znaleźć. Te pająki pojawiają się tutaj co kawałek, tak naprawdę. Dobra. Odpalmy sobie flarę i się dokładnie tutaj rozejrzyjmy. Może coś ja muszę zrobić przy tym posągu? Albo faktycznie muszę się tu w jakiś sposób opuścić. Może nie od tej strony próbowałem.
Aha, dobra. Już wiem. Już wiem, co trzeba zrobić. Muszę się opuścić tutaj. Czyli z tej drugiej strony. Opuścić się jeszcze niżej. Tutaj. Potem sobie przejść tutaj. I tutaj mogę się teoretycznie wspiąć. Odpalmy sobie flarę, ponieważ jest strasznie ciemno, a boję się, że za chwilę pojawią się kolejne pająki. No, wiedziałem. Nie, wiecie co? Ta gra jest normalnie w 4D. Kiedy pojawiają się kolejne pająki, to ja czuję, jakby coś po mnie chodziło. Mamy na szczęście małą apteczkę i mamy też flary. I tutaj w sumie dalej iść nie mogę, ale mogę się cofnąć i wiem, że tu też mogę gdzieś jeszcze iść. Tylko tak, rozejrzyjmy się. Czy jak ja tutaj skoczę, to się zabiję, czy nie? O, to jest pytanie. Dobra, jesteśmy na dole. Mamy 14 flar, tak więc myślę, że możemy sobie je odpalać. Nie będziemy sobie żałować. Mamy kolejny checkpoint. Wow. Czyżby tu miała być jakaś konkretna łamigłówka? Ale powiem wam tak, mimo że jest to demo, to jest naprawdę długie. No, chyba nie zostaje mi nic innego jak zejść na dół. Co my tutaj mamy? Jest jakiś symbol na środku tego pomieszczenia. Aha, dobra, to jest światło od tej, nie wiem, lampy? W każdym razie coś tam wisi na górze. A my musimy iść... Tak, tutaj mamy jakieś wrota. Ale tych wrot otworzyć nie możemy. Dlatego dokładnie rozejrzyjmy się wszędzie. Zaznaczam w cudzysłowie wszędzie. Ponieważ naprawdę łatwo tutaj ominąć ważny element. No i znajdziemy się w kropce. Nie wiem, jakieś mam takie dziwne wrażenie, że zaraz będzie tu pełno pająków. Albo ja muszę się dostać jakoś tam na górę. Te wnętrza wyglądają, jakbym mógł na to wskoczyć. Ale stąd nie skoczę. Tam jest też jakieś niebieskie światło. Okej, zajdźmy sobie jeszcze raz od drugiej strony. Tu też coś mamy. Czy ja mogę na to wskoczyć? I przejść tam dalej. Mogę. Mhm. Dobra. Mamy coś, co ja mogę wysunąć.
Na razie to zostawię, zobaczę co kryje się w tej wnęce. Mamy drabinkę do góry. A tam raczej nie uda mi się iść. Tutaj bym spaść raczej nie chciał, ale możemy iść tu. Mamy kolejny checkpoint, ale też chcę być przygotowany w razie niespodziewanej wizyty pająków. Aha, dobra, tędy nie przejdę, bo nie mam chyba jakiegoś klucza. Ale mamy jakąś wajchę. Czyli na takiej zasadzie to działa. No dobra. Zejdźmy w takim razie na dół. Ogólnie to co myślicie o tym Tomb Raiderze? Jak dla mnie to jest to naprawdę odwalony kawał wielkiej roboty. Już nie chodzi o samą grafikę, która naprawdę powala na kolana, ale ta fizyka, to wszystko. To jest naprawdę odwalony taki kawał roboty, że aż ciężko wyrazić mi to słowami. Dobra, otworzyły się te wrota, ale tak naprawdę nic tutaj nie ma oprócz tego gościa bez głowy. Jaki był tego cel? Wchodzimy tutaj do środka. Przejście jest zawalone. Mamy cztery posążki. Ale przy tych posążkach nie mogę nic zrobić. Chyba, że jest tu gdzieś jakaś znajdźka albo klucz, który pozwoli mi otworzyć górne drzwi. No nie, jednak nie. To w sumie nie wiem w jakim celu my otworzyliśmy w ogóle te wrota. Cofnijmy się jeszcze raz na górę. I może kiedy pociągniemy za wajchę jeszcze raz, to pojawi się coś innego. Albo faktycznie coś z tymi posążkami trzeba zrobić. Albo coś z tym trzeba zrobić? Gdzieś to przepchnąć? Pytanie, czy ja drugi raz będę mógł za tą wajchę pociągnąć? I czy coś się w ogóle wydarzy? Aha, dobra. Ja mogę ją przesunąć w górę, ale wtedy te wrota na dole się zamykają. A nie ma tu żadnego okna, tak żebym mógł przez nie wyskoczyć.
Czyli jednak ta wajcha musi być... Wydaje mi się, że... Aha, dobra. Czyli jednak ta wajcha musi być podniesiona w górę. Albo i nie? No i zginąłem. Okej, znajdujemy się tutaj na górze. Zobaczmy sobie jeszcze raz, jak to wszystko wygląda. To podniosło się w górę, tak? Kiedy my dajemy wajchę w górę, to całe to obniża się w dół. Ale drzwi na dole powinny być już otwarte i nie powinny się zamykać. Tak przynajmniej mi się wydaje. Aj, straciłem dość sporo energii. Powinienem się opuścić normalnie w dół, a nie zeskakiwać. Okej. Ale kiedy my sobie podciągniemy ten blok kamienny, to będziemy mogli wejść na górę. I tu mamy właśnie drążki, po których chyba będziemy mogli przejść dalej. Okej. Podoba mi się to, jak Lara się obraca. Dobra, i chyba będziemy mogli wejść tam na górę. Spróbujmy. Albo się zabiję, albo mi się uda. Tak jest. Tylko gdzie dokładnie byśmy mieli się udać? Wyżej już nie wejdę, ale kiedy przejdę tutaj, to będę mógł chyba wskoczyć na to. I teraz będę mógł się prawdopodobnie wspiąć po tym na górę. Tylko trzeba utrzymywać równowagę. Okej. Dobra. Dotarliśmy do tajnego przejścia i mamy kolejne drzwi. Mam nadzieję, że będą otwarte. Tak jest. Odpalmy sobie flarę, ponieważ naprawdę w niektórych miejscach ciężko cokolwiek zauważyć i mamy kolejną wachę. A nie, dobra, to są te drzwi. Czy myśmy przeszli to wszystko dookoła? Aha, dobra. Teraz, kiedy podniesiemy sobie to do góry, to możemy sobie tędy wyjść i będziemy mogli przejść dalej. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ja muszę wskoczyć na to. Tylko pytanie, czy mi się uda w ten sposób? I czy Lara się złapie? To jest właśnie to najważniejsze pytanie. Bo tu teoretycznie też mogę zrobić to w ten sposób. No i się zabiłem. Nie wiem, który raz już. Nie liczę, naprawdę nie liczę. Ale mam nadzieję, że gdzieś tutaj był niedaleko checkpoint. Okej, zginąłem. Ale dobra, teraz mniej więcej wiem, o co chodzi. Otworzyliśmy sobie tutaj drzwi. Kiedy my sobie tą dźwignię pociągniemy w górę, to cały ten mechanizm podniesie się... on teraz opada w dół. Czyli tak naprawdę mieliśmy dobrze. No dobra. Tak więc, kiedy mamy już otworzone te drzwi, wydaje mi się, że możemy sobie spokojnie na to wejść. I będziemy mogli w jakiś sposób dostać się jeszcze wyżej. Chociaż wydaje mi się, że nic tam wyżej już nie ma.
Dajmy się na lewą stronę. Aha, dobra, w ten sposób. U góry mamy też te poręcze, po których będziemy mogli się wspiąć. Aha, dobra, tutaj mamy takiego dziabonga, na którego możemy wskoczyć. I teraz możemy wspiąć się na to. Wydaje mi się, że kiedy przeskoczymy na drugą stronę... to stąd będziemy mogli przesunąć się gdzieś jeszcze dalej. Albo i nie? Nie wiem. Wydaje mi się, że trafiliśmy do punktu wyjścia. Ja się bym opuścił tu... chyba, że... to, co mamy tutaj, musimy zrzucić na dół. Też jest to jakiś pomysł. Wow! Zrobiliśmy dziurę w podłodze! I mamy checkpointa. Czyli co? Będziemy musieli tam zeskoczyć, tak? Fajna muzyczka przygrywa w tle. Pytanie, gdzie dalej? Aha, dobra. Dalej musimy skoczyć tu. Dalej tu. Jeżeli ja tu zeskoczę, to się złapię tego. Dobra, myślałem, że się złapię, ale zginąłem. Który raz już w tym odcinku? Okej, zginąłem po raz kolejny. Nie tak to miało wyglądać. Ale dobra. Zrzuciliśmy kamień z góry i otworzyła nam się dziura w podłodze. Otworzyła. Dziwnie to brzmi. Nie otworzyła się, bo to my zrobiliśmy tą dziurę. I teraz musimy do niej zeskoczyć. Cyk, cyk. Tutaj się nie opuścimy w dół, ponieważ zginiemy. Ale musimy sobie obejść to wszystko dookoła. Okej. Dobra. Teraz możemy opuścić się tutaj. Aha, dobra. Przechodzimy tu, możemy przeskoczyć tu i opuścić się tu w dół. Dalej sobie skoczymy tu. I możemy się tu opuścić. Pytanie, czy ja przeskoczę tam dalej? Spróbujmy. Okej. I teraz zejdziemy sobie tu w dół. Mamy kolejny checkpoint. Dobra. Teraz tutaj. Wow, czyżby to była kolejna czasówka? Tak mi się wydaje. Ale spadłem do wody.
ciąg dalszy nastąpi. Okej, moi kochani, i tak oto kończy się demko Tomb Raidera dwójeczki. Zremasterowanej dwójeczki. Dajcie mi znać w komentarzu, czy wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Już się nie mogę doczekać, kiedy pojawi się pełna wersja i mam nadzieję, że pojawi się w języku polskim. A jeżeli nie, to mam nadzieję, że ekipa z Graj po Polsku wypuści do tego naprawdę dobre spolszczenie. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Piona!